Witam serdecznie. W tej placówce medycznej znajdują się dwie osoby zarażone koronawirusem. U osób tych została zdiagnozowana ta choroba po powrocie z Chin. Te osoby wróciły 2 dni temu. Ich stan jest bardzo ciężki. Wszystko jest ukrywane przed mediami. Ja poprzez znajomego dowiedziałem się, że tu te osoby są ukrywane, więc postanowiłem Państwa powiadomić o tym. Znajdujemy się w miejscowości Liverpool, także no, niedaleko Warringtona, St. Helens, i te osoby trafiły tutaj 2 dni temu po powrocie, a miały lot z Pekinu do Manchesteru. Objawy udzieliły się poprzez gorączkę. Wiadomo, na ten wirus nie ma żadnego antybiotyku, żadnego innego leku, dzięki któremu można by było pomóc sobie i innym osobom, więc wirus dotarł już do UK. Ja mówię o tym Państwu dzisiaj, ponieważ dowiedziałem się od znajomego i chcę być z Państwem szczery. Także dzięki mnie Państwo mogą się dowiedzieć o tym, że on już jest w UK. Jak wiemy, umarło na niego 800 osób, pochodzi z Chin. Pierwotnie mówi się, że roznoszą go nietoperze lub też inne zwierzęta, ponieważ Chińczycy zjadają zwierzęta żywe, odcinają im kończyny, inne części ciała zjadają, mówiąc później, że oni tak, to jest ich taka tradycja, w związku z tym, że robią to od wieków, czyli to bardzo długo, to nie jest 10, to nie jest 20, to nie jest 100, to jest 500, 600, 700 lat. I możemy się dzięki temu dowiedzieć, że to, co mówią media, że to przeniosły nietoperze, to nie jest prawdą. Obalam ten mit. Z tego, co udało mi się wyczytać ze źródeł, dojść do tego, to ponoć taki wirus już był próbowany w laboratorium. Szalony naukowiec wypuścił ten wirus. Tutaj właśnie odjeżdża karetka, która właśnie przywiozła te dwie osoby. Teraz to wszystko jest utajnione, tam mają dojść tylko lekarze, w środku jest policja, dalej niestety nie mogę wejść w środku, to znaczy za drzwiami. Dalej niestety nie możemy podejść, próbowałem wejść, dowiedzieć się czegoś, to mnie wyprosili, więc mówię tu Państwu na bieżąco. To są dwie osoby zarażone koronawirusem. Wracając do tematu, w Chinach robili testy i szalony naukowiec Ching Chung Chang wypuścił ten wirus. Zostały zarażone osoby. Niestety nie zdało się z tego sprawy, jak bardzo jest ten wirus niebezpieczny. Prawdopodobnie te osoby umrą, jak i kolejne 800 osób. Z danych, które dowiedziałem się dzisiaj poprzez źródła medialne, osób zarażonych jest nieoficjalnie 25 tysięcy. 25 tysięcy w Chinach, w Japonii, w Korei Północnej, w Południowej. W Rosji jest takich osób 7. Także to wszystko można wyczytać, to wszystko można zobaczyć, ale po prostu trzeba być otwartym na media. Ten wirus jest bardzo niebezpieczny, więc jeżeli macie Państwo jakąś gorączkę, jakieś takie objawy, ból w płucach, to niezwłocznie proszę się udać do placówki medycznej, bo sami z tym wirusem sobie nie poradzimy. Proszę udostępniać ten filmik, pokazywać znajomym. Wirus już jest w UK, w Liverpoolu. Proszę Państwa. Chciałem dodać, że w Tech Hot Group pracuje jeden pedofil, ma imię Marcin. I jest mi z tego powodu smutno, ale o to już postaram się opowiedzieć Państwu w kolejnym odcinku, jak zbiorę więcej dowodów na ten temat. Gościu molestował dzieci, także to jest przykre, to jest przykre. Ten pedofil mieszka teraz w Liverpoolu. Wracając do koronawirusa, będę Państwu informował o dalszym temacie, jak coś się dowiem, coś się będzie działo. Dziękuję za uwagę, miłego dnia życzę, do zobaczenia.